Kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie. Lecimy z kolejnym pytaniem. Czy ta osoba mnie zdradza, ma skłonności do zdrady lub zdradziła, zdradzała? Zobaczymy zaraz. Karty się numerowo, to je bierzemy. Czy ta osoba mnie nie zdradza, ma skłonności do zdrady, zdradzała? Emocjonalna zdrada lub psychiczna, czyli tak zwana też fizyczna. Zobaczymy zaraz. Czy ta osoba ma skłonności do zdrady? Nie. Czy ta osoba mnie kiedykolwiek zdradzała, zdradza, zdradziła? Również nie. Także pod tym pretekstem możecie spać spokojnie. Bardziej w moim odczuciu i z tego, co tutaj widzę, to powiem Wam szczerze, bardziej ta osoba rozreagowuje się pracą, rodzina na przykład, przyjaciele, w imprezy też się nie rzuca, praca po prostu, praca, hobby, pasja. Nie ma skłonności do zdrady, także pod tym względem, jeżeli pytacie, to możecie spać spokojnie. Na tyle dobrze, słuchajcie, kolejna dobra wiadomość dla Was. Nie zdradza Was, no tylko tak jak powiedziałam, będzie po prostu dziwnie się zachowywała, być taka poddenerwowana, będzie Was unikała. Jeżeli coś nabroiliście, nabroicie, tak, czy jakkolwiek zranicie. Ale Was nigdy nie zdradzi. Nie widzę tu zdrady, nawet nie widzę pretekstu do zdrady, nic. Kręci się koło tej osoby dużo osób, ale ona je odrzuca. Już woli się poświęcić pracy, tak. Bardzo dobrze, brzydzi się zdradą, także możecie, kochani, tak jak powiedziałam, spać spokojnie. Ale nie jest źle, bo uczucia w Waszą stronę, mimo że wszystkich odrzuca, kto się koło niej kręci, o, widzicie, odrzuca. Wisielec do góry nogami. Kolejny, zobaczcie, zobaczcie, dwa wisielce do góry nogami, odrzuca, kręcę się, widać tu, kręci się koło, dużo osób, odrzuca je po prostu. Traktuje jako przyjaciel, kolega, tak, niestały partner, relacja zdrady, brzydzi się po prostu zdradą ta osoba, także możecie być, kochani, z tej osoby bardzo dumni. No ale emocje są po prostu dobre i złe, tak? Wiadomo, zależy, co tam się u Was, byśmy musieli bardziej to pogłębić, co tam się u Was w relacji działo, dzieje, lub zadziało, lub zadzieje, tak? Zdrady tu nie widzę. Też nie ma ta osoba, tak jak wspomniałam, skłonności do zdrad. Jedynie co to może Was, tak jak powiedziałam, olać, zlekceważyć, po prostu wygarnąć Wam to, co czuje, to, co myśli, tak? Bo jest stanowcza, wrażliwa, stanowcza, poważna, stabilna emocjonalnie, tak? Wie, czego chce. Także jak coś się nie spodoba, to możecie dostać naprawdę lekcję, niezłą lekcję życia, które po prostu w słowach wyciągniecie wnioski. Mogą Was też te słowa zaboleć, no ale oczy Wam otworzą. Także co, kochani? Pa, pa!